Po dwóch nieudanych podejściach premier Donald Tusk dokonał transmitowanej na żywo i co najważniejsze udanej próby skoku na 40 miliardów złotych. To, co właśnie przeczytałem, miało być jednym z trzech antyniusów dzisiejszej audycji, ale dwóch pozostałych nie będzie. W ogóle nie będzie antyniusów w dzisiejszej audycji. Nie będzie Commission Impossible w dzisiejszej audycji. Nie będzie spotów, nie będzie sampli, nie będzie szantażów emocjonalnych, nie będzie Jerzego Buzka, nie będzie Nigela Farage'a, nie będzie Donalda Tuska, nie będzie Baracka Obameneya i nie będzie Mita Rombamy. Tak samo w dzisiejszej audycji ich nie usłyszycie. Usłyszycie tylko mnie, tylko i wyłącznie, moi drodzy. Niczego nie będzie. Nawet Kononowicza nie będzie. Jest tak źle. Jest taki kryzys. Jest tak niedobrze. Podsumujemy dzisiaj w 10 informacjach, tak jak zawsze staram się to robić, tak jak w każdym agencie, który się ukazuje. Podsumujemy miniony tydzień, 42 tydzień 2012 roku. 42 tygodnie już minęły 2012 roku, wciąż nie było końca świata, ja jestem niepocieszony. Był koniec świata dla sprzętu, na którym powstaje podcast Agent Tomasz i dlatego właśnie dzisiejszy podcast jest taki króciutki, znaczy króciutki. Prosty, nie będzie całego baroku, nie będzie wszystkich bajerów, tak jak mówiłem, nie będzie całych fajerwerków, muzyki Aldarona, którą wam na dzisiaj obiecałem. Te wszystkie rzeczy, jeśli lubicie ich słuchać, to zapraszam do poprzednich odcinków. Dzisiaj będzie sauté, czyściutko, tylko mój głos praktycznie. Wynika to właśnie ze wspomnianej utraty sprzętu, ale moja chęć nadawania i kontaktu z wami jest tak duża, że mimo tego nawet, że nie mam sprzętu, na którym mogę wyprodukować ten podcast, to mam dyktafon, na którym mogę nagrać swój głos. I mam internet, z którego mogę brać informacje i gazety, ale wiadomo, gazet jest coraz mniej. Teraz Newsweek zszedł do podziemia w ogóle, staje się ofową organizacją, jak się okazuje. Newsweek, moi drodzy, postanowili nie nadawać na papierze, już teraz będą tylko w wersji cyfrowej. Słyszałem też, że Guardian brytyjski i El País hiszpańskie ma też zejść do podziemia. Oczywiście wszyscy zaprzeczają, ale Newsweek też jeszcze niedawno zaprzeczał pogłoskom, że ma zejść do internetu tylko i wyłącznie. Być może jest to dla nich opłacalny ruch, na pewno. Prawda jest taka, że wszystkie te trzy gazety mają podobny profil polityczny, jeśli można tak się wyrazić, i ten profil polityczny jakoś w mediach zaczyna być niezbyt popularny, zaczyna tracić. Dzisiaj będą ciekawe rzeczy. 10 newsów podsumowujących tydzień, tak jak wam już to wcześniej wspominałem. I nawet teraz nie mam sampla, żeby zacząć. Pamiętam, jak się odlicza od 10 do 1. To jeszcze mi zostało z matury. Ale to nie wiem, co mogę zrobić. Jest 10 newsów. Co, już przechodzimy do newsów? Słuchajcie, ja wiem, zawsze przed przejściem do newsów mówię o czymś, czym żył cały tydzień, cały świat w ubiegłym tygodniu. I to była pewnie, jak sami czujecie, to była debata Romney-Obama. To nie był, niestety, świat nie żył tym, że przeciągnął się mecz na stadionie w Warszawie, na basenie w Warszawie oczywiście. Świat tym nie żył. Nikogo to nie obchodziło tak naprawdę. Przepraszam, że dostarczam wam tą złą wiadomość. Nie obcinajcie mi głowy, błagam was. Ale taka jest prawda. Wszyscy komentowali debatę Obama-Romney i tą debatą nie będę się dzisiaj w agencie zajmował, przynajmniej nie w tych 10 newsach, które właśnie tutaj mam w karteczkach przed sobą. Ja osobiście widzę tak. Lewica mówi, że wygrał Obama. Prawica mówi, że wygrał Romney. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że to był remis. Taka jest prawda, bo wszyscy chcieli zobaczyć zwycięstwo swojego kandydata. Lewactwo chciało zobaczyć zwycięstwo Obamy po tym, jak Obama został, po prostu Romney wytarł nim podłogę 2 tygodnie temu, więc wystarczyło tylko, że Obama nie przegra z kretesem i już będzie dla nich zwycięzcą, już będzie bohaterem. Romney z kolei, całe prawactwo i konserwa uważa, że wygrał Romney, chociaż ja na przykład oglądałem tę debatę, oczywiście czytałem komentarze i tak dalej, nawet najpierw słuchałem tej debaty w wersji audio, bo bardziej interesowały mnie argumenty, a dopiero później cały teatr. Ale kiedy obejrzałem tą debatę w wersji wideo, to ja miałbym, mój kandydat, jeśli miałbym swojego kandydata w wyborach tutaj dzisiaj i który brałby udział w tym typie debaty, który właśnie mieliśmy okazję obserwować, bo to był troszeczkę inny typ debaty niż ten 2 tygodnie temu. 2 tygodnie temu było na argumenty, a te parę dni temu w nocy ze środy na czwartek chodziło bardziej o teatr, o obietnicę. Mój kandydat przegrałby tą debatę z kretesem. Ja bym chciał, żeby mój kandydat przegrał tą debatę, żeby zdobył jak najgorsze opinie i żeby ten drugi wygrał i przeszedł się po nim. Dlaczego? Ponieważ ta debata to był pojedynek na obietnicę, pojedynek na wrażliwość społeczną, pojedynek na protekcjonizm, obiecywanie ludziom gruszek na wierzbie.
Kto więcej obieca gruszek na wierzbie, ten wygra debatę, można byłoby tak powiedzieć. Możecie ją sobie obejrzeć na YouTubie, jest cała z kilku chyba kanałów telewizyjnych, ale półtorej godziny możecie sobie tą debatę zobaczyć. Zresztą postaram się na stronie agentomasz.pl wrzucić pod tym wpisem, czyli drugim odcinkiem trzeciego sezonu, tą debatę, żebyście nie musieli dużo szukać. Wejdziecie jak zawsze na stronę agentomasz.pl i tam będzie ta debata, link do niej, tam możecie sobie na tej stronie ją obejrzeć. Wiecie, o co chodzi? Ja chcę, żeby mój kandydat przegrywał walkę na obietnicę. Ja nie chcę, żeby on obiecywał. Ja chcę, żeby powiedział, stanął i powiedział: nie, nie obiecam ci tego. Nie jest moją sprawą zapewnianie ci przyszłości. Tam były takie rzeczy, że się w pale nie mieści. Ja w ogóle robiłem sobie notatki z tej debaty. Chyba z 5 stron mi wyszło. Oglądałem to z długopisem w ręku. Nie wiem po co tak naprawdę, bo wiadomo, że chyba tylko dla siebie. A pierwsze pytanie. W ogóle dobra, nie będę przechodził przez wszystkie. Tam miałem 7 czy 8 pytań było. Pierwsze pytanie. Wstaje koleś, który studiuje. Za 2 lata kończy studia. I mówi tak. Co zrobi pan, panie prezydencie i panie Romaneju, kandydacie na prezydenta, żeby uspokoić moich rodziców? Że ja za 2 lata, jak skończę studia, to będzie dla mnie praca. I obaj, Romney i Obama, zaczynają się w ogóle ścigać w ogóle w tym, że Romney mówi: ja obniżę podatki i będzie praca, nie przejmuj się w ogóle, na pewno znajdziesz pracę. Później wstaje Obama i mówi: wszyscy powinni mieć wyższe wykształcenie. To wspaniale, że inwestujesz w wyższe wykształcenie. Jesteś genialny, twoja przyszłość jest w ogóle świetlana od razu. Co? Jeśli mamy zawężony wybór do Obamy i Romneya, ja jednak jestem troszeczkę bliżej Romneya, co już wiecie, bo nie pierwszy raz słuchacie tej audycji, tego podcastu. Ale nadal to są dwaj państwowcy. W tej debacie liczyłem na to, że Romney pokaże jaja. Ale jakoś tak nie wiem. Chciał przekonać do siebie niezdecydowanych, którzy chyba bardziej zbliżają się do Obamy, bo wiedzą, że Obama im coś obieca. Darmowy telefon komórkowy najwyżej, tak? I to była masakra. I kolejne pytania były dokładnie takie samo. Nierówności w zatrudnianiu kobiet i nierówności płacowe w... Barack Obama oczywiście wspaniale tutaj mówi: oczywiście, wszystkie kobiety powinny zarabiać tyle samo. Dobra, jesteś 4 lata prezydentem, kobiety na tych samych stanowiskach w Białym Domu nadal zarabiają 18% mniej za tą samą robotę niż mężczyźni. Przez 4 lata to obserwujesz i nie grzmisz? Jakoś nic z tym nie chcesz zrobić? W najbliższym swoim otoczeniu nie chcesz wprowadzić tego modelu, tylko o tym gadasz? Ale w ogóle jakaś masakra. Wszystko polegało generalnie na tym, że państwo ci zapewni przyszłość, państwo ci w ogóle zapłaci rachunek za prąd, państwo ci kupi samochód, państwo ci w ogóle ten samochód wyprodukuje przede wszystkim. I zapewni kredyty i w ogóle ubezpieczy. Masakra. Ja byłem przerażony. Po pierwsza debata mi się podobała 2 tygodnie temu. Ryan też tydzień temu z Joe Bidenem radził sobie całkiem dobrze. Jak na młodzika, który siada naprzeciwko starego wyjadacza, który chyba jest w Waszyngtonie od czasów Lincolna. Tym razem to była porażka. Tak więc w jakiś sposób Romney dobrze się niby zachowywał, dobrze się prezentował, ale jeśli spojrzymy na meritum tej debaty, szok. Ale dobra, może właśnie trzeba czasami ludziom, którzy mówią, że Mitt Romney to jest wolny rynek i kapitalizm i Ayn Rand i wszystko. Nie, moi drodzy, nie. To nie jest wolny rynek i kapitalizm. To jest jakaś inna wersja protekcjonizmu. Nie wiem, może ze wstążeczką innego koloru tak naprawdę. A było tyle miejsc było w czasie tej debaty, że mógł Romney dokopać Obamie, że aż szok. Według mnie najgorsze jest to, że właśnie tych miejsc nie wykorzystał. Dobra, ja nie będę radził kolesiowi takiemu jak Romney, ale jako obserwator i komentator byłem mocno zawiedziony. Dobra, to w takim razie co? Przejdziemy do podsumowania tygodnia w 10 newsach ominiętych, co? No, a tu znalazłem, wiecie co, gitarę mam obok, to mogę ten zrobić dżingielek w takim razie. Numer 10. I tak będę odliczał potem. Dobra, stój sobie tutaj, już gitara. Gitara jest analogowa, całkowicie, nie potrzebuje prądu. Moi drodzy, spekulacje paliwowe ZUS-u. To jest temat numer 10, z którym otwieramy tę audycję. Przedziwny artykuł znalazłem na portalu pox.pl. POX.pl. Jest tam jakaś przedziwna historia, którą według mnie należy śledzić, tak jak chyba większość rzeczy, o których mówimy w agencie. ZUS organizuje przetarg na 2,5 miliona litrów paliwa na łączną kwotę 14 milionów złotych. Ale to już wiadomo, ile chcą, za ile kasy. To za przetarg jest dziwny. Potrzebują tego oczywiście do samochodów.
tych samochodów mają 360. W ciągu 2 lat te samochody będą miały za zadanie spalić 2,5 miliona litrów paliwa. No i w zasadzie to jest, wiecie, jakaś taka kolejna po prostu wzmianka, informacja o tym, że jakiś tam ZUS, wiadomo, no, robi zamówienia na żarówki, nie wiem, zamówienia na jakieś tam stojaki do parasoli na wiosnę, etc., etc. Tylko tutaj portal pox.pl doszukał się bardzo przedziwnej, nie wiem, czy to jest sugerowanie spekulacji, czy ZUS jest spekulantem? Moi drodzy, warto zadać by sobie pytanie. I tutaj jest takie obliczenie. Ilość dni roboczych w 2013 roku to 251. W 2014 252 dni, czyli w sumie chodzi o 503 dni robocze 2013-2014. 503 dni robocze obliczył portal pox.pl. 2,5 miliona litrów paliwa wykorzystywanych przez 360 samochodów daje 6944 litry paliwa na jeden samochód w ciągu 2 lat. Rocznie to jest 3472 litry przypadające na jeden samochód pracownika ZUS-u, zatem roczny koszt paliwa do jednego samochodu to około 20 tysięcy złotych. Fajnie, fajnie. Przyjęliśmy, iż średnie spalanie kształtuje się na poziomie 6 na 100, 6 litrów na 100 km. Przy tych założeniach każdy pojazd ZUS-u pokonuje każdego dnia 230 km. Według danych Navi Expert średnia prędkość jazdy w polskich miastach to 25 km na godzinę. To zawyżona jest dużo. W tych mniejszych miasteczkach co najwyżej. Aby pokonać 230. Ja nie potrafię pchać tak szybko samochodu. Aby pokonać 230 km potrzeba zatem średnio 9 godzin i 12 minut. A czas pracy w ZUS-ie, dniówka, to jest 8 godzin. Oczywiście tu najprawdopodobniej portal pox.pl, pox.pl, nie wziął pod uwagę śmieciowych umów w ZUS-ie chyba, co najwyżej. Czyli tak, przez 8 godzin oni muszą wyjeździć średnio 9 godzin i 12 minut samochodem. Czyli jakby jest tutaj wyraźne sugerowanie, że ten ZUS robi jakiś przekręt na paliwie. Wydaje mi się, że ZUS głupi nie jest, bo inaczej by tyle lat nie istniał i tak dobrze nie prosperował, prawda? Nie byłby oczkiem w głowie każdej kolejnej partii rządzącej, nie wiadomo, nieważne, niezależnie od tego, z jakiego gdzieś tam końca tęczy ta partia pochodzi. Zlało mi się to z tym, co powiedział niedawno minister Radosław Sikorka, minister spraw rządów zagranicznych, nasz ukochany, który polecił Stanom Zjednoczonym, żeby zwiększyły akcyzę na paliwa. Być może nasz właśnie minister spraw rządów zagranicznych Radosław Sikorka będzie oponował za tym, żeby i w Polsce zwiększyć akcyzę, bo przecież, jak tutaj cytuję za panem ministrem, zrównoważy to budżet i zachęci do oszczędzania energii. To oczywiście mówił to w kontekście Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie mówił to też w kontekście debaty prezydenckiej, bo tam też Barack Obama powiedział, że paliwo drożeje, ponieważ wychodzimy z kryzysu. Jakby tanie paliwo jest oznakiem kryzysu. Tak powiedział Barack Obama. Serio tak powiedział Barack Obama. I gdzieś Radosław Sikorski, jako jedyny polityk w polskim rządzie, który zna język angielski i śledzi to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w miarę, to on chyba się do tego odwoływał. I założę się, że Radosław Sikorski zgadza się z Barackiem Obamą, że w gospodarce, która się rozwija, paliwo jest droższe. A co za tym idzie? Zwiększanie kosztów paliwa rozwija gospodarkę, bo przecież te dwie rzeczy działają jak szczebelki w drabinie, wiadomo, prawda? Czyli jeśli będziemy zwiększać akcyzę, gospodarka się generalnie będzie rozwijać. Będą nowe miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Plus zrównoważymy budżet, bo przecież jak ludzie będą więcej płacić, no to będą też musieli, prawda, będą więcej jeździć. To jest oczywiste, więc będą, nie wiem jak on to obliczył, ale przy okazji będzie oszczędzanie energii. No i wiadomo, bieda jest świetna, nie? Bieda sprawia, że na przykład ostrożniej wybieramy rozrywki. Jemy trochę mniej, co zapobiega otyłości i potem Narodowa Służba Zdrowia nie musi sobie z naszą otyłością, prawda, nas ratować przed nami samymi, więc też budżet państwa oszczędza. Więc są same plusy podnoszenia akcyzy. To wszystko jest niesamowicie, niesamowicie połączone w głowie Radosława Sikorki oczywiście, bo dla mnie to jest po prostu czysty bełkot. I tym samym Radosław Sikorka zostaje świrusem. To znaczy jest oficjalnie świrusem programu Agent Tomasz. W zeszłym razem Róża Thun została oficjalnym świrusem programu Agent Tomasz. W tym tygodniu jest to Radosław Sikorka, nasz premier, wiceminister, czy minister do spraw rządów zagranicznych, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało. Ten, co zawsze się wypowiada o Stanach Zjednoczonych. I jeśli mamy ZUS, który najprawdopodobniej jest w stałym kontakcie z ministrem Radosławem, to podejrzewam, że ZUS po prostu kupuje dzisiaj paliwo
za te 14 milionów złotych mniej więcej i będzie chciał je sprzedawać emerytom. Na przykład zamiast emerytury będzie dawał ci baryłkę ropy. I emeryt będzie mógł sobie potem na tak zwanym wolnym rynku wymienić tą baryłkę na przykład na leki. Albo będzie mógł ją wypić. Co będzie generalnie, co skończy tak samo jak po tych lekach, które by chciał kupić. Dobra, czyli moja teoria jest taka, że POX.pl nie stawia kropki nad i. Nie stawia, nawet nie sugeruje, po co tak naprawdę ZUS-owi nadmiar benzyny. Ja uważam, że są to spekulacje i jest to inwestycja w drożejący materiał. W złoto i srebro nie mogą inwestować, inwestują w benzynę, nie będą nigdzie jeździć, wcale nie będą jeździć tymi samochodami i te wszystkie obliczenia są w jakiś sposób fantastyką. Oni będą tą benzyną, która będzie za 2 lata 3, 4, 5 razy droższa, wypłacać za pomocą takie benzynowo-ropne emerytury. Dobra, a tym samym właśnie Radosław Sikorka, nasz minister, jest oficjalnie, zaktualizowała się w ten sposób baza świrusów programu Agent. Numer 9. Wkładamy gitarę, to był sampelek. Nie będzie sampla, baza świrusów została zaktualizowana, bo nie posiadam sprzętu do tego, żeby ten sampelek mieć. Na razie wszystko jest zamrożone. O tym będę gadał kiedy indziej, o samplach. Numer 9, moi drodzy, zostajemy w temacie paliw. Mam nadzieję, że szybko przez to przejdziemy, bo to jest taka informacja, którą warto poruszyć. Moi drodzy, okazuje się według gazety Passauer Neue Presse, to jest taka niemiecki tytuł, że strasznie dużo Niemcy zapłacą za przejście z energii nuklearno-atomowej do tej tak zwanej czystej, odnawialnej, czy jak to się tam zwykło ładnie określać. I operatorzy sieci chcą zrobić na tym gigantyczny biznes, bo właśnie te wszystkie spółki przesyłające energię będą chciały wyciągnąć, gdzie ja to miałem, 20 miliardów? Ale jakieś niesamowite pieniądze tak naprawdę. 20 miliardów euro, a tyle sobie będą chciały życzyć od podatników i od ludzi płacących energię za sam fakt, że tymi drutami będzie już nie przesyłana będzie energia z atomu, tylko z wiatru, czy z wody, czy z czegokolwiek innego. Obliczono, że dla jednej rodziny, średnio trzyosobowej rodziny, będzie to podwyższenie rachunku 60 euro rocznie. Ale nie wiem, czy to obliczenie powstało w głowie dziennikarza, który ten artykuł napisał, czy to wychodzi, czy sobie ci dostawcy po prostu tyle życzą, bo to też jest bardzo, bardzo możliwe. W każdym razie, jak się okazuje, jest to energia odnawialna, chyba zaczynam rozumieć, dlaczego się mówi na to odnawialna, nie? Bo można cały czas, co chwilę odnawiać prośby i odnawiać postulaty o podnoszenie podatków. To jest chyba na tym polega ta energia odnawialna. Strasznie dużo będzie to kosztować i nawet niemiecki minister środowiska powiedział, że może tak naprawdę powinniśmy troszeczkę wstrzymać konia, że tak powiem, z tymi zmianami, za co od razu wszyscy go socjaliści i zieloni, ja nie wiem, jak się akurat tą partię odmienia, SPD się na niego rzuciła, ci właśnie zielonkawi się na niego rzucili, że on w ogóle wysyła złe sygnały. A pan minister Peter Altmaier powiedział po prostu, że w tym momencie mamy coś w rodzaju spekulacji, kolejnej już, nie ZUS-owsko-naftowej, ale spekulacji właśnie tych firm, które wszędzie, gdzie tylko mogą, wtykają te wiatraki i oczekują, że rząd będzie im płacił dotacje i okazuje się, że jeszcze póki co jest to strasznie niewydolne. Jest to po prostu bańka spekulacyjna, na której ktoś tam chce się dorobić i on sugeruje, że żeby ograniczyć tak naprawdę rejony, na których będziemy budować ten wzrost ekologiczny i tak dalej, wszyscy zieleni się na niego rzucili, że on sprzyja złym, nie wiem jak to się nazywa po polsku, istnieje jakiś taki rzeczownik, który by to zsumował w jednym słowie? Węglożerców? Nie, węglodawców bardziej, nie? Że on jest na usługach rynku węglowego, mówią goście socjaliści i zielonkawi. Że pan Altmaier jest na usługach przemysłu energii właśnie atomowo-węglowej. Że on jest takim złym, prawda, tym, jak to się tam nazywa, lobbystą energii przeszłości. No cóż, energia zielona, odnawialna, czysta i jak najbardziej jest energią przyszłości, żeby nie było jasne, natomiast nie jest jeszcze energią teraźniejszości. To jest jej największy problem i równie dobrze można byłoby
pana na przykład Ulricha Kelbera z partii SPD, który tutaj ochrzaniał bardzo mocno ministra Altmajera, czy panią Katję Kipping z od Zielonkawych, która też mówiła o tym, że on całuje stopy kompanii energetycznej, czy coś takiego. Tych samych zielonkawo-czerwonych, arbuzów w zasadzie, bo oni są zieleni na zewnątrz, czerwoni w środku. Czyli te arbuzy oskarżające jakiegoś tam ministra Bogu Ducha Winnego na dobrą sprawę, który ma swoje pod paznokciami, ale już pomijmy to. Ich można też oskarżyć, że są lobbystami innych firm, które też głównie póki co działają na dotacjach, bo budują tak naprawdę produkt, który na którego nie ma zapotrzebowania. Taka jest prawda. A pan minister i produkt, który się nie sprawdza. Ładnie wygląda, oczywiście wszystko jest modne i tak dalej, ale chyba jeszcze tak naprawdę bardziej chodzi tutaj o dotacje. Kiedy zawsze kończą się dotacje dla farm wiatrowych, farmy wiatrowe nagle przestają się obracać te śmigła. Dla mnie to jest niesamowite, nie? Jak to jest możliwe, że skończyła się dotacja i wiatr przestał wiać? To jest niemożliwe, nie? Kończy się dotacja, natychmiast te śmigła stoją. To jest coś... Ja myślę, że Nobel z fizyki po prostu w przyszłym roku dla kogoś, kto rozwikła tą zagadkę. To by było na tyle. No tak, bo to ekokapitaliści. Nie, no, żeby było jasne, ekokapitaliści. Pan Altmaier oczywiście szatańskie dwudziestki promuje, żeby było jasne. 20% udziału tam energii zielonej w energii całej do 2020 roku. Teraz sobie postawili, że to będzie 40%. Teraz on mówi, że chce 45%. Czyli już te szatańskie dwudziestki już są oznaką wsteczniactwa ekologicznego. To już się nie sprawdziło. Ale póki co okazuje się, że wszyscy będą na tym zarabiać. Oczywiście kosztem... podatników, no bo czyim innym. Numer 8. Proszę, ja na przykład zagranie na gitarze nie potrzebuję rachunku za prąd płacić. Mogę sobie na niej brzdąkać, jest nieelektryczna. No ale cóż, żeby ją wyprodukować, ktoś musiał prawdopodobnie włączyć przynajmniej jedno urządzenie elektryczne. W poprzedniej wiadomości w dziewiąteczce powiedziałem, że oczywiście będzie to kosztem podatników, ale to z rozpędu. Bo oczywiście nie kosztem podatników, tylko każdego, który uważa, że prąd mu jest do czegokolwiek potrzebny. To on zapłaci za interesy arbuzów. Ale przechodzimy do informacji numer 8, która już jest z naszego podwórka w zasadzie. Z Łodzi, dokładnie. Piękny artykuł, moi drodzy, znalazłem w Gazecie Wyborczej. Naprawdę wspaniały. Fakty teorią przeczą, prawda? Jak pisał mistrz. W dzisiejszym programie będziemy mieli ten artykuł z Wyborczej i za chwilę przejdziemy jeszcze do TVN-u. Chyba to będzie informacja numer 5, w którym będziemy mówić o z Ministerstwa Cyfrozdzierstwa. Pamiętacie, bajty boni, co bajty trwoni, ale to będzie informacja dopiero numer 5. Bardzo mi się podoba to, kiedy TVN i Gazeta Wyborcza robią naprawdę dobrą dziennikarską robotę i opisują jakiś problem, zdarzenie, proces, cokolwiek w dobrym dziennikarskim jakby, wiecie, warsztacie, do którego nie można się przyczepić i opisują sprawę tak, jak ona jest, relacjonują ją nawet bez swoich jakichś tam własnych płcieni, bez jakichś tam pasteli, bez koloryzowania. I jest fajnie, tylko czegoś w tym wszystkim brakuje. Tak jakby, wiecie, patrzą na jakiś problem i za chorobę nie potrafią zrozumieć, dlaczego to jest w ogóle problem. Dlaczego w ogóle jest problem, o którym można pisać. I Gazeta Wyborcza zrobiła bardzo fajny, ciekawy artykuł, taki bardzo nostalgiczny, o CKD, Centrum Kliniczno-Dydaktycznym w Łodzi. Jeśli ja w Łodzi na przykład nie mam rodziny, bywałem tam tylko kilka razy. Bardzo ładne miasto, bardzo mi się podoba. I przyznam się, że nie wiem, gdzie dokładnie leży to centrum, ale dowiedziałem się, że budowane jest 37 lat. Czyli to musi być gigantyczne, gigantyczne centrum. I Gazeta Wyborcza wzrusza się nad tym, ja zresztą też, przy okazji czytania tego artykułu, że po 37 latach to nadal jest bubel. Nawet nie wiadomo, ile pieniędzy pochłonęło przygotowanie tego centrum. To znaczy 37 lat budowany jest szpital, w którym jeszcze... nikomu nawet nie zabandażowano, wiecie, skaleczonego palca. Tam jeszcze żaden pacjent nie miał zabiegu, czy miał chyba przez moment, ale później okazało się, że muszą ich zamknąć, że jakiś koszmar. 37 lat. 37 lat to już, wiecie co? Jezus tyle nie dożył. No nie wiem, jak można narysować człowiekowi 37 lat budowania szpitala, który pochłonął tyle pieniędzy, że nawet nie da się tego obliczyć, bo przez te wszystkie denominacje, dewaluacje i tak dalej, nie wiadomo, ile tam poszło łapówek, ile materiałów było zburzonych. Wiecie, to jest inne. Ja wiem. W socjalizmie obowiązuje troszeczkę inna logika. Czyli
wymienienie szyb w budynku, który za chwilę zostanie zdemolowany i wyburzony, ma sens, bo dajemy ludziom pracę i zamawiamy szyby, czyli prawda, napędzamy gospodarkę szybami. A to, że on zostanie wyburzony, też jest fajne, bo dajemy pracę komuś, kto tam, nie wiem, dynamit zakłada i tak dalej. Fajnie. I coś się dowiadujemy. Nie do wiary, mówi Gazeta Wyborcza w artykule, jakim cudem można 37 lat budować szpital i nadal nie móc go otworzyć i jeszcze być ileś miliardów w plecy. No i tutaj próbuje Gazeta Wyborcza przybliżyć nam całą sytuację, co jest w ogóle przedziwne. Ja bardzo lubię takie artykuły, bo to jest coś jakby... To są artykuły z cyklu wycieczka do Czarnobyla. Wiecie, opuszczone jakieś, nie wiem, lalki, jakieś budynki, samochody, nie wiem. To wszystko jest takie bardzo, wiecie, horror w ogóle straszny. I tam taki mały... I tam taki mały horror odbywa się od 37 lat. Czyli daleko przed tragedią Czarnobyla. Okazuje się, że według Gazety Wyborczej prześladuje pech ten szpital. To jest pierwsze wytłumaczenie, jakby narzucenie tezy, dlaczego tak naprawdę jest tam źle. Dlaczego nie stanął piękny, wspaniały szpital z George'em Clooneyem w środku. Dlaczego? Historia była straszna. Na początku lat 80. pieniądze przeznaczone na te inwestycje odpłynęły na budowę innego szpitala, Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, więc stało ptaszysko i nic się tam tak naprawdę stał plac budowy. W latach 90. rząd już się zdecydował na to, że reanimuje centrum. To jest ciekawe, że budynki służby zdrowia są reanimowane, nie pacjenci. Ale kiedy udało się znaleźć pieniądze, nie wiadomo skąd je znaleziono, upadła firma, która wygrała przetarg na jej zakończenie. No to jest wiadomo, to jest fatum. To jest typowy przykład pecha w PRL-u, to tak zawsze było. A to już był trzecia RP. Udało się dociągnąć do takiego etapu, że zaczęto planować otwarcie szpitala. I to jest tak, mimo nieustających kłopotów udało się dociągnąć do takiego etapu. Czyli już sukcesem było dotarcie do etapu, w którym można zacząć planować. Wow! Wow! To jest niesamowite, że już można planować. Oczywiście pokonano tutaj problemy nieznane w normalnym systemie, jak mówił Kisiel. Odkrywano co już takie wady, że zdobycie pozwolenia na użytkowanie stało się nierealne. No, oczywiście wszyscy budowano, niszczono i tak dalej. W tym centrum kliniczno-dydaktycznym nie było sprawnej instalacji oddymiającej. A pamiętamy, że to były jeszcze czasy, w których w szpitalach można było palić. W kilku miejscach budynek był zagrożony katastrofą budowlaną. W kilku miejscach był zagrożony katastrofą budowlaną. Nie jest podane w jakich dokładnie, ale domyślamy się, że w kilku, to znaczy, że cały był zagrożony. Zawaleniem groziły podziemne korytarze. W trakcie budowy zostały źle zaizolowane. Co? I do środka lały się strumienie wody. Skąd my to znamy? Nie było głównego wejścia do szpitala. Ej! jeżdżę tą karetką dookoła od godziny. Gdzie jest wasze wejście do szpitala, moi drodzy? Masakra, nie? Windy przy bloku operacyjnym są za ciasne. W gmachu nie ma sieci informatycznej, nie ma, czyli całego tego systemu informacji wewnątrz szpitala. Moi drodzy, Lars von Trier, jak kręcił swój serial o szpitalu, to wow, nie wiedział, że coś takiego jest w ogóle możliwe. On by tego nawet nie wymyślił. Przez ostatni rok udało się usunąć większość usterek, mówi, uwaga, Jacek Grabowski, kanclerz Urzędu Miejskiego. Kanclerz? Kanclerz Urzędu Miejskiego? Czytałem to pierwszy raz, miałem wrażenie, że to jest jakiś Cervantes, moi drodzy. Kanclerz? Urząd Miejski ma, czy Marszałkowski, bo to jest UM, ma swojego kanclerza, to jest piękne. Przez ostatni rok udało się usunąć większość usterek. No i mamy system oddymający i tak dalej, szczególnie, że już nie palą. I teraz tak, to wcale nie oznacza, że uda się otworzyć ten szpital, mówi kanclerz Grabowski. A ciekawe, czy ma własną pieczęć w pierścieniu. Inwestycja będzie zakończona i rozliczona, ale nie będziemy mogli z niej korzystać, bo po prostu nie będzie się nadawała do użytku. Wydaliśmy na to 1000 giliardów, triliardów złotych. Oczywiście ze składek, żeby nie było. Ministerstwo Zdrowia przecież, nie? Jak to jest państwowy system cały czas. Wszystko przez naprawy usterek. Słuchajcie, wydaliśmy tyle pieniędzy na naprawy usterek, że nie jesteśmy w stanie otworzyć szpitala. Pochłonęły one ponad 50 milionów złotych. Zabrakło pieniędzy na wyposażenie szpitalnych oddziałów, specjalistyczny sprzęt medyczny. Usterki. Tyle pochłonęły. To jest jakaś masakra. A oddziałom... Wiosną będą już działały zakłady diagnostyki obrazowej i izba przyjęć. Fajnie. Już będzie wejście główne, jak rozumiem, bo musi być wejście główne do izby przyjęć. Nie wyobrażam sobie inaczej. Ale oddziałom zabraknie, i to jest piękne taki lekki rzut, od 10 do 70% potrzebnego do pracy sprzętu. Jaki jest rozrzut między 10 do 70?
Barack Obama z Mittem Romneyem teraz walczą o jakieś 2% tak naprawdę od miesiąca. Raz ma 1-2% przewagi, raz ma drugi 2% przewagi, a tym zabraknie między 10% a 70% potrzebnego sprzętu. Dobra, to są, ja wiem, że to jest śmiech przez łzy tak naprawdę, bo to jest ważnóż w czystej postaci. Budowa CKD kosztowała już kilkaset milionów, na koniec zabrakło ułamka tej kwoty, mówi pan kanclerz. A później się okazało, że oni dzwonili do, ten dziennikarz z Gazety Wyborczej dzwonił do ministerstwa, żeby się spytać, czy nie mogą dorzucić tych paru miliardów, no bo już skoro tyle wtopili, no to może rzeczywiście dadzą parę milionów i... teraz u mnie dzwoni telefon, słyszycie? Może to właśnie pan kanclerz dzwoni, mam nadzieję, że nie. Nie, dobra, już przestało dzwonić, fajnie. Dzwonili dziennikarze Wyborczej do... gdzie dokładnie mówili? Rzeczniczka resortu Agnieszka Gołąbek im powiedziała, że dotacje na wyposażenie szpitala Urząd Miejski może starać się dopiero, kiedy CKD przejmie oddziały działające dziś w innych szpitalach, ale bez pieniędzy na sprzęt nie jest to możliwe. Czyli bez pieniędzy, które potrzebuje szpital, nie jest umożliwione zwiększenie budżetu, czyli dorzucenie więcej pieniędzy z państwowej kasy. I rozumiecie, dziennikarze TVN-u czy Wyborczej, a bardzo często też Rzepy, publikują takie smaczki, takie piękne po prostu kwiaty i mówią, nie, nadal, oczywiście, Państwowa Służba Zdrowia jest świetna, jest jedynym wyjściem, stać nas na to. Przecież na prywatną służbę zdrowia ludzi nie stać. Ale na służbę zdrowia plus urzędników, plus ileś milionów włożonych w szpital, na przykład w Łodzi, który jest prawie 40 lat budowany i jeszcze nie można go otworzyć, to na to nas stać, oczywiście. Numer 7. Wkładamy gitarę. Numer 7 jest też z Polski, moi drodzy, bardzo szybka rzecz i ona tłumaczy, dlaczego nas stać na takie 37-letnie budowanie szpitala bez głównego wejścia i za małymi windami i stalaktytami w piwnicy i tak dalej. Platforma Obywatelska zgłosiła projekt, który będzie się nazywał ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Brzmi jak kolejny nudny jakiś akt prawny, jakiś papierek, nad którym ktoś tam będzie głosował, ktoś powie tak, ktoś nie, wstrzymał się od głosu, bla, bla, nudy sejmowe. Moi drodzy, kwestia polega na tym, że ten podatek tak naprawdę już chodzi po sieci jako podatek od deszczu. Kwestia polega na tym, że odprowadzaniem wody i odprowadzaniem ścieków zajmują się służby państwowe, które są opłacane z podatków i już generalnie na to biorą pieniądze. Okazuje się, że tych pieniędzy jest, jak zawsze, za mało, prawda? No bo na przykład musiały pójść na budowę, przez 37 lat szły na budowę szpitala w Łodzi, więc nie było za bardzo na odprowadzanie ścieków, a wszyscy wiemy, czym by się skończył strajk oczyszczalni ścieków. No jest niewyobrażalna sprawa, więc trzeba im skądś załatwić troszeczkę więcej pieniędzy, więc postanowiono wprowadzić podatek od deszczu, czyli do istniejących wszystkich opłat wprowadzamy podatek od deszczu. Każdy przedsiębiorca, który ma na przykład, każdy handlowiec, który ma hurtownię, i ona zajmuje ileś tam 10 metrów kwadratowych, będzie musiał zapłacić większą opłatę za to, że deszcz pada. I ilość deszczu, wysokość tego podatku nie będzie zależała od deszczu, tylko od metrażu, który jest. Jest bardzo ciekawa rzecz, ale tak naprawdę jest to opłata do istniejącej już opłaty. Wszystko po to, aby ratować gminne budżety. Płacić będą przedsiębiorcy, handlowcy, osoby, które mają swój własny dom lub mieszkanie zarządzane przez wspólnotę, gdy korzystają z gminnej kanalizacji. Wysokość nowego podatku miałaby zależeć od powierzchni, z której deszczówka spływa, ale szczegóły ustalałaby gmina. Wiecie co, nie wiem, to jest coś, co według mnie... dobra, to jest kolejna informacja o systemie, w którym żyjemy. Ja wiem, to jest tak naprawdę małe ciasteczko, śmieszne, śmieszno-straszne chyba, jak wszystkie informacje w tej audycji. Ale już mi się nie chce powtarzać, że tak naprawdę wolny rynek by to rozwiązał, wiecie? Autentycznie czuję niemoc, bo już to mówiłem mnóstwo razy i wiem, że wy też tak uważacie. No ale cóż, póki co zastanawiam się, ten podatek ma obowiązywać od przyszłego roku, zdaje się. Zastanawiam się, ile by Ministerstwo Sportu musiało zapłacić takiego podatku do budżetu za ostatni mecz, w zasadzie przedostatni mecz. Numer 6 przed nami, moi mili. Ja się mało znam tam na odprowadzaniu wody.
Nawet nie wiem, czy ten podatek od deszczu to jest informacja, która zasługuje na taką naprawdę oprawę, żeby być osobnym wątkiem. To bardziej jest kwadrant przepływu głupoty. Ale cóż, czasu nie cofniemy. Moi kochani, szósteczka jest o kartach graficznych. Dowiedziałem się tego z portalu twojepc.pl. Jako, że ostatnio bardzo chodzę po różnych portalach PC-towych, Mac-owych i tak dalej w poszukiwaniu tego, co jest przyczyną problemu w ogóle z moim sprzętem, dlaczego nie mogę nagrywać, co musiałbym kupić, jak musiałbym to naprawiać i tak dalej, i tak dalej. Chodziłem po różnych portalach i doszła do mnie taka dziwna informacja o tym, według portalu Twoje PC, wiadomo, no, chłopcy zainteresowani tam karty pamięci, styki, pstryki, mikroswitche, mikrostyki, wszystko inne. I jest tak, czytamy na stronie. Według urzędników z Komisji Europejskiej, to jest ta, co dostała nagrodę ostatnio Nobla. Jest ciekawe, że nagroda Nobla, nagroda pokojowa imienia gościa, który wymyślił dynamit. To jest świetne. Że według urzędników z Komisji Europejskiej jednym z głównych powodów wysokiej prądożerności nowych kart graficznych jest wysokie taktowanie pamięci i szerokości szyny, więc ustanowiono granice, których producenci kart graficznych nie mogą przekraczać. Czytamy na portalu twojepc.pl, który ponoć donosi za portalem Nordic Hardware, czyli agentomasz.pl za twojepc.pl za Nordic Hardware, nie wiem już jakie tu jest, co to jest po kropce, kropka brewik. I generalnie okazuje się, że jak jest komputer wydajny, bardzo dobry, szybki, grafikę można na nim zrobić ku czci tam szamana i innych eurokratów, no to okazuje się, że taki komputer niestety też zżera dużo prądu. Zgodnie z nowym prawem w ostatniej grupie G7, bo takie prawo zrobiono, powstało 7 klas wydajności kart graficznych, G1 do G7. Zgodnie z nowym prawem w ostatniej grupie G7 desktopowe układy graficzne nie mogą mieć interfejsu o przepustowości powyżej 320 GB na sekundę, a w przypadku odmian mobilnych górna granica wynosi ledwie 225 GB na sekundę. Mówiąc prościej, desktopowe akceleratory z bardzo dobrze, że jest to zdanie, akceleratory z interfejsem 384 bit mogą mieć pamięć RAM pracującą z zegarem maksymalnie 6667 MHz, a w przypadku kart z szyną 512 bit mowa o taktowaniu nieprzekraczającym 5001 MHz. Nic z tego nie rozumiem. Z tego języka technicznego, moi drodzy, od tego są ludzie wykształceni po wyższych studiach, którzy takie rzeczy rozumieją. Może więc dojść do kuriozalnej sytuacji, w której mieszkańcy Europy będą skazani na zakup słabszych akceleratorów, bo najmocniejsze odmiany nie będą dostępne na naszym rynku. I to ma się dopiero wejść w 2014. To się nazywa ECO LOT 3. Taki program. No jest standard, bo teraz budujemy standardy. Teraz jest bardzo ważne budowanie standardów. Prądożerność. Prądożercy, kapitalistyczni prądożercy grają w kapitalistyczne gry. Kupione na czarnym rynku, ściągnięte. Nie no, straszne, nie? W których No bo gry są przecież, wiecie o tym, że gry komputerowe są przyczyną kryzysu generalnie w Unii Europejskiej i wiemy o tym doskonale, a wymagające gry komputerowe wymagają sprzętu, który jest prądożerny. Prądożercy! Walczmy z tym. Tak więc okazuje się, że naprzeciw prądożercom będzie trzeba po prostu zakazać używania dobrych kart graficznych, które no niestety są... No, jakość kosztuje. O tym nie wiedzą oczywiście komisarze europejscy. Będą w ataku na prądożerców teraz nakładać podatki. Nawet nie będą nakładać podatków, bo to jest jeszcze głupsze. Oni po prostu zakażą produkcji takiej karty, takiej płyty głównej. Jest niesamowite. Jestem przekonany, że sami oczywiście będą korzystać z dobrych komputerów. Po necie krąży taki obrazek, który ostatnio stał się moim ulubionym z cyklu tych, wiecie, taki coś jak demotywatory, kwejki i tak dalej. Chodzą takie memy. I jest tam zadane pytanie. Czego socjaliści używali przed świecami? Odpowiedź: żarówek. To jest chyba obrazek, który szybciej i dobitniej podsumowuje tą całą sytuację. Co jeszcze jest ciekawe w takich sytuacjach jak to, że karty graficzne, które żrą prąd, będą zakazane, według mnie jest tu w jakiś sposób, wiecie o co chodzi, jest taki mały przekaz, że my z tą nową całą ekologiczną, energetyczną polityką 2020 po prostu nie będziemy w stanie wyprodukować tyle prądu. Więc musimy zakazać urządzeń, które pobierają dużo prądu. Bo jeśli rzeczywiście wiatraki, panele słoneczne, turbiny wodne i cały ten, no w sumie jakby nie było dobry pomysł, miałby wygenerować dużo prądu, to byśmy się nie przejmowali tym, że jakaś karta zżera dużo prądu, bo przecież tyle prądu będzie z tych wiatraków, nie? A skoro tu zaczyna być problem, że lepiej zakazać takich prądożernych urządzeń,
bo ludzie wyjdą na ulicę i będą domagać się prądu, a wtedy się okaże, że niestety te turbiny, wiecie, ten cały system 2020 nie jest w stanie dostarczyć tyle prądu. Ja myślę, że gdzieś tutaj Komisja Europejska daje nam taką malutką informację, żebyśmy zaniżyli nieco oczekiwania, łącznie oczywiście z wymaganiami sprzętowymi. Numer 5 i wspomniany przeze mnie wcześniej artykuł z portalu TVN24. Moi drodzy, TVN24 oprócz tego, że jest najlepszym na świecie kanałem informacyjnym, całą dobę, cała prawda, gówno prawda, całą dobę, czy jak, nie, jak to było? Jakoś tak, coś. W każdym razie TVN24 oprócz tego, że robi wspaniałe informacje, wspaniałe wypowiedzi, wywiady, umieszcza też na swoich stronach bardzo często relacje dziennikarskie. I to są oczywiście relacje dziennikarskie najwyższej próby, wspaniałe i rzetelne. I trafiłem na taką relację, której niestety, nie wiem dlaczego, nie włączono potem do programu Faktów czy różnych innych tam informacji, tam programy takie się nazywają dla śmiechu, typu tam właśnie Dziennik i Fakty, i co się wydarzyło niby i tak dalej. Moi drodzy, Michał Boni, bo artykuł właśnie o nim, wyszedł gdzieś z jakiejś groty przysypanej papierami, która to grota nazywa się Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Co jest wspaniałe, że tam prawie komputerów nie używają w tym ministerstwie. Widziałem ostatnio zdjęcia z tego, jak pracuje to Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, to rzeczywiście przydałby się im się jakiś komputer i oni będą digitalizować teraz Polskę. Ja mam wrażenie, że Michał Boni, i to wcale nie jest puenta tej wypowiedzi, to jest już moje wrażenie, które mam od dawna, że Michał Boni jest ważniejszy od premiera Tuska. To może brzmieć jak jakaś pisowska teoria spiskowa, ale mam wrażenie, że Michał Boni tak naprawdę jest najważniejszą osobą w naszym państwie. I Donald Tusk może coś mówić, że on jakieś tam wygrzebie pieniądze, że on jakieś uruchomi tutaj, balony, szpony, dalalala. To wszystko jest bzdura. Trzeba słuchać ministra Boniego. Minister Boni wie, co mówi. I w ostatnim spotkaniu z dziennikarzami, z którego to właśnie relacje przytaczam z portalu TVN24, Boni po prostu to udowadnia. Że to jest gość, którego należy pytać o wszystko. I teraz tak. O czym czytamy na TVN24? Jak zwykle Boni wyszedł, żeby obiecać coś nowego. Bo on niby artykuł mówi, że on coś tam podsumował, ale generalnie nie ma tego, co podsumował, a ja nie byłem w stanie, moi drodzy, przyjść na to spotkanie, ponieważ mieszkam 2000 km od Warszawy, więc mnie tam nie było, aczkolwiek z chęcią na takie spotkanie bym się kiedyś wybrał. I teraz tak, zostaną powołane dwa nowe zespoły. To jest w ramach walki z biurokracją oczywiście, zostaną powołane dwa nowe zespoły. Pierwszy zespół do spraw uproszczenia procedur administracyjnych. Piękne, czyż nie? O to nam wreszcie chodziło. Czyż nie o to walczył Palikot? Drugi zespół to będzie Centrum Tworzenia Standardów Jakości Usług. Będziemy tworzyć standardy. Pamiętacie, no są cały czas, tworzymy wzrost, tworzymy standardy, tworzymy miejsca pracy. Wszystko będziemy tworzyć. Tworzymy standardy, no bo już normy się skończyły, że tak powiem. To niektóre elementy planu Michała Boniego prowadzące do państwa przyjaznego dla obywateli, pisze TVN24. Szef Mac, czyli Big Mac, czyli Big Boni, Big Boni, szef Macu, czyli Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zapowiedział kartę ubezpieczenia zdrowotnego do roku 2014. To jest akurat dobry pomysł, bo to wszyscy mają i to jest, przynajmniej nie mam takiego chaosu już w tej i tak jakby nie było chaotycznej służbie zdrowia i wdrożenie numeru 112. Wdrożenie numeru 112 to jest coś jak takie 997, tylko chyba, że medycznie, tak? Czy 998 to było kiedyś? No to jest taki numer, za pomocą którego, nie wiem, jak ci napadną w bramie i będą ci chcieli wbić zbitą butelkę w szyję, to możesz powiedzieć, przepraszam panowie, ja muszę dzwonić na 112, momencik. Państwo optymalne. Generalnie plan ma prowadzić do stanu państwa optymalnego, które ma dostosować się do obywatela, a nie obywatel do państwa. Tylko oczywiście trzeba najpierw tego obywatela odpowiednio wychować. I o tym wychowaniu, o różnych aspektach tego, jak ma wyglądać prawdziwy, idealny obywatel, do 2014 roku, moi drodzy, to już szybko. O tym opowiada jakby reszta artykułu, a przynajmniej sam minister Boni. Przypomniał, że od 1 stycznia 2013 za pomocą PESEL-u będzie możliwa weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego w przychodniach i szpitalach. No bo PESEL to są cyfry, prawda? Więc cyfryzacja się tym zajmuje, to jest oczywiste. I tu po raz drugi pada w tym artykule, że do 2014 roku też musimy w pełni wdrożyć numer 112. Czyli numer ratunkowy, jak już wcześniej wspomniałem, jak się domyślam z tego wspaniałego artykułu. Czy to jest aż tak trudne? Tak serio? Czy to jest aż tak trudne? Za chwilę po raz trzeci w tym samym artykule minister Boni zapowiedział, że od 1 stycznia 2014 w pełni będzie wdrożony numer 112.
po raz trzeci w tym samym artykule. Nie wiem, to jest jakaś dziwna... No nie wiem, ja może jestem za wąski w uszach, żeby zrozumieć takie narzędzia literackie, jakimi jakie stosuje TVN24, ale nie wiem, dlaczego puentą każdego akapitu ma być wdrożenie numeru 112. To jest jakieś niesamowite, musi być niesamowicie ważne. Myślimy o tym, jak różne rodzaje władzy publicznej mogą informować ludzi o różnego rodzaju zagrożeniach, bo są różne rodzaje władzy publicznej i są różne zagrożenia. I tu wymieniane są przez ministra Boniego zagrożenia. Pożar, powódź, wścieklizna w lesie czy dziecko. Ale co, dziecko w lesie jest zagrożeniem, czy wścieklizna, czy dziecko w lesie? Nie, czy... które zginęło w... uciekało przez pożar... wystraszone pożarem, uciekało przez powódź, przez las, tam się nabawiło wścieklizny, a teraz zgubiło się w galerii handlowej. Też zalewanej wodą, bo to będzie ta galeria handlowa pod stadionem, jak rozumiem. Poinformował o odblokowaniu ponad 3 300 000 000 zł z programu Innowacyjna Gospodarka. Dotyczą jakieś tam jeszcze programy, dzięki tym 3 300 000 000 zł bynajmniej nie będzie wybudowany do końca szpital w Łodzi, ale będzie można wprowadzić różnego rodzaju programy tak zwanej e-administracji. Na przykład wprowadzenie e-podatków. Słyszeliście o e-podatkach? Podatkach? Ja się nie jąkam teraz, to są e-podatki. Możliwość założenia działalności gospodarczej online, czyli różne takie rzeczy, które w zasadzie powinny być już od dawna. Już w ogóle nie powinniśmy o tym czytać, jako o jakiejś niesamowitej obietnicy kolejny raz, kolejny rok partii, która rządzi już chyba, nie wiem, 7 lat. I się wszystkim generalnie zajął Boni, bo powiedział też będzie namawiał kościoły do podpisania porozumienia ramowego w sprawie odpisu podatkowego. Wiecie, nie będę wchodził w te detale, ale tu mówi o numerze 112. Tu za chwilę, że PESEL-em będzie można się legitymować, bo są cyferki, więc PESEL będzie można w szpitalu pokazywać. Tu mówi o tym, jaki będzie procent opodatkowania dochodowego na rzecz kościołów i tak dalej, odpisów i tak dalej. Za chwilę przypomniał, że Sejm niedawno uchwalił pakiet telekomunikacyjny, dzięki czemu udało się uniknąć kar za niewdrożenie unijnych dyrektyw. Wow! Oczywiście nie, polska gospodarka stoi dotacjami unijnymi, to już od pana Lewandowskiego wiemy, nie od dziś. Od 300 miliardów, ilu tam obiecanych, czy jakoś to tam było. Czyli tu się okazuje, że jeszcze jesteśmy takim fajnym Sejmem, który wprowadził jakiś tam pakiet, przez który nie będziemy musieli płacić kar za jakieś niewdrożenie jakichś unijnych dyrektyw. A, pies je tam w ogóle trącał. Minister poinformował ponadto, że pierwsze wyłączenie telewizyjnego sygnału analogowego nastąpi 7 listopada w województwie lubuskim. Zakręcił kołem. Radomskie, Lubelszczyzna, Lubuskie. Sorry, chłopaki, wypadło na was. Sygnał analogowy 7 listopada. Pff. Na szczęście agent jest na sieci. Pracujemy nad tym, aby telewizja cyfrowa była dostępna w całym kraju. Nie, błagam, przestańcie nad tym pracować. Zapowiedział, że na zwiększenie zasięgu telewizji cyfrowej, między innymi w rejonach górskich, przeznaczone zostanie 31 miliardów złotych w 2013 roku. 31 miliardów złotych? Hej, szpital w Łodzi jest! Stalaktyty ma w piwnicy i windy są za małe. Matko boska. Dzięki cyfryzacji telewizji szerzej dostępna będzie misyjna oferta telewizji publicznej. Zgubisz się w górach, będziesz mógł sobie obejrzeć teatr telewizji. Wow, wow. No, National Geographic tam, prawda. Wymiękam. Nie, słuchajcie, to jest... Ja nie wiem, co jest puentą tego po prostu, bo oni mówią wszystkim. Serio, minister Boni, co bajty trwoni, z Ministerstwa Cyfrozdzierstwa, moi drodzy, jest najważniejszym członkiem rządu. On sobie gdzieś tam siedzi daleko gdzie, nikt nie wie gdzie. Mnie też to nie interesuje, gdzie on siedzi, liczę na wzajemność. I on nagle wychodzi i mówi o wszystkim. Podatek do kościoła, tu Ministerstwo Lubuskie, odcinamy wam kabel, tu w ogóle w górach będziesz mógł oglądać sobie tam, nie wiem, podróże z Marylą, czy... Ten koleś jest najważniejszy. Moi drodzy, to jest informacja numer 5. Teoretycznie jesteśmy w połowie agenta, ale kolejne 4 informacje są już króciutkie. Tak więc, cóż, no już chyba za chwilę będziemy się zapinać pasy do lądowania. Przed nami 4 ostatnie newsy. Informacja numer 4. Nobel pokojowy dla Komisji Europejskiej. Ja wiem. Tydzień temu nie było agenta, tydzień temu byśmy to wyśmiali. Tydzień temu byłoby wszystko o Unii Europejskiej i jej wspaniałym Noblu, ale niestety śmiałem się do wyłączonego mikrofonu, bo nie miałem sprzętu. A tak serio, możemy się pośmiać w tym tygodniu? Już wszystkie dowcipy widziałem, jakie tylko można było znaleźć a propos Nobla pokojowego w Unii Europejskiej i tak sobie szukając, czy jest jakaś puenta tej informacji, znalazłem taką półpuentę w zasadzie.
No bo tak, no, Nobel Pokojowy dla Unii Europejskiej. Wielkie zwycięstwo, Róża Thun w ogóle. Jej, świętujemy, pokazaliśmy niedowiarkom. Hej, pokażemy im za rok, jak się to rozpadnie wszystko. Ale dobra, może już nie tyle. I ta coś, ta, co mówi, jak się nazywa ta dziennikarka, co tam prowadziła taki program tam Strażaków da się lubić, czy coś takiego, bo pamiętacie? A, Richardson. Richardson, bo miała męża strażaka kiedyś, teraz już nie ma. Teraz mam już męża innej kobiety, czy jak tam plotki czytałem ostatnio, że ponoć. Ale nieważne. To też mówiła, że wielkie osiągnięcie, że Unia Europejska dostała Nagrodę Pokojową Nobla. Ale dlaczego? Nikt tego nie jest w stanie wytłumaczyć. To takie tłumaczenie Komitetu Noblowskiego to też jakaś ściema. No bo wiecie, dzięki Komisji Europejskiej, która jest żywym dowodem na to, że narody europejskie się kochają i chcą ze sobą współdziałać, tylko dzięki Komisji Europejskiej nie doszło między tymi narodami do wojny, do której by oczywiście doszło, gdyby nie, bo się tak przecież nienawidzą te narody między sobą, gdyby nie Komisja Europejska, która jest dowodem na to, że się kochamy i że chcemy pokojowo współistnieć. To jest chyba najprostsze wytłumaczenie, dlaczego Komisja Europejska dostała Nagrodę Nobla Pokojową. Można, nie wiem, czy już są jakieś na internecie zakłady, kto dostanie za rok. Ja bym obstawiał Hillary Clinton, że dostanie Nagrodę Pokojową Nobla. Bo Carter już dostał, Barack Obama już dostał, Al Gore już dostał. Wszyscy prezydenci. Clinton dostał Nagrodę Pokojową Nobla? Clinton był pierwszym prezydentem, który bez zgody kongresu wysyłał wojska za granicę. I to pod byle pretekstem. No cóż, ale musiał coś zrobić, żeby odwrócić uwagę od stażystek, żeby mu nie przeszkadzali w tym czasie. To nie wiem, to chyba tylko Hillary Clinton następna, która dostanie. Jeszcze chyba Henry Kissinger, nie wiem, on może już dostał. Ale wiecie, o co chodzi. No, nie wiem, George Soros może dostać Nagrodę Nobla Pokojową za rok. To już całkowicie nie ma żadnego sensu. I ja tu a propos pokoju w Europie znalazłem artykuł a propos wydarzenia, które miało miejsce we wrześniu wprawdzie, czyli już nie jest to dokładnie miniony tydzień, ale ta wiadomość buchnęła w tym poza głównoźródlanym nurcie w tym tygodniu. I w tym tygodniu było bardzo dużo komentarzy a propos tego na Facebooku. Jeśli się z tym nie spotkaliście, to oto wam to przedstawiam. Jest dla CNBC, bo to było źródło tej informacji, CNBC opisuje i w zasadzie jeszcze za pomocą szwajcarskiego dziennika Der Sonntag, bo to ten właśnie dziennik szwajcarski poinformował, że odbyły się ćwiczenia, w których uczestniczyło 2000 żołnierzy, wojska lądowe, oddziały specjalne, lotnictwo, odbyły się w 8 miastach szwajcarskich. Szwajcaria, moi drodzy, przygotowuje się na to, tak przynajmniej oficjalna linia brzmi, że mogą być, wiecie, wewnętrzne niepokoje spowodowane kryzysem finansowym, napływ uchodźców z Grecji chociażby, z trzeci świat, już chyba czwarty w tym momencie, Hiszpanii, Włoch, Francji lub Portugalii. Wyobraźcie sobie, że armia szwajcarska mówi, Szwajcaria mówi oficjalnie, bo to są słowa resortu obrony, jak się ten szef ich nazywa, już nie pamiętam dokładnie. Gdzieś to miałem podkreślone, wybaczcie, że w tym momencie tego nie podrzucę. O nie, minister obrony Ueli Maurer oficjalnie mówi, że z Francji mogą przyjść takie tabuny uchodźców, że Szwajcaria rozsadzi. Oczywiście to będą te tabuny uchodźców, które też do Francji całkiem niedawno przybyły z kolonii, prawda? Więc Szwajcaria się tego obawia. I zaraz potem Komisja Europejska dostaje Nagrodę Pokojową Nobla. To jest kontrast, który mnie w ogóle totalnie rozwalił. Minister obrony Ueli Maurer ostrzega o możliwej eskalacji przemocy w Europie. W Szwajcarii każdy ma broń, więc w sumie Szwajcaria jest oddzielną armią. Tam nawet nie trzeba armii specjalnie zmniejszać. Natomiast tam się generalnie dzieją jakieś, wiadomo, zakulisowe gierki, które mają polegać na tym, że wszyscy ci pacyfiści szwajcarscy chcą, żeby w ogóle rozbroić Szwajcarię i tak dalej. Ona powinna być otwarta właśnie na wszystkich tam hipisów i z każdym się bratać. Wiecie, o co chodzi. Nie? I może się okazać, że właśnie te całe ćwiczenia są, znaczy chodzi taka teoria spiskowa, że całe te ćwiczenia są tylko i wyłącznie prowokacją, żeby ta wielka szwajcarska armia miała wciąż dotacje, żeby wciąż była utrzymywana, bo ponoć ludziom się już to nie podoba. Oczywiście ludziom się to podoba, jak najbardziej. Szczególnie, że tak jak mówiłem, każdy w Szwajcarii ma swój własny arsenał broni, więc jakby, dobra, zlikwidujcie armię, to nadal w tym małym państewku jest tego więcej niż w Polsce.
więc są bezpieczniejsi. Polska póki co, to sami wiemy, prawda? Na razie mówimy o tym, że jest więcej Europy, jest rozwiązaniem problemu, większy europejski budżet, bo musimy więcej wpłacać do Europy, żeby był większy europejski budżet, bo dzięki temu Unia Europejska nam wysyła pieniądze na przykład na wybudowanie szpitala w Łodzi. 37 lat temu nie było Unii Europejskiej, a może dzięki Unii Europejskiej teraz szpital w Łodzi powstaje. Szpital w Łodzi zaczyna być jakimś takim leitmotivem dzisiejszego odcinka. Motyw Sokoła, powracającego szpital w Łodzi. Fajnie, Nobel pokojowy dla Unii Europejskiej. Tymczasem Szwajcaria przygotowuje się na wojnę. Informacja numer 3, moi kochani. Przed nami 3 ostatnie informacje w dzisiejszym agencie. Wszystkie będą w jakiś sposób podwójne. Jak znajdowałem jakąś informację i te wszystkie informacje gromadziły się przede mną na monitorze, a potem na malutkich, wydrukowanych karteczkach, to zaczęły mi się składać w jakiś sposób w takie bi-informacje. Duo, przekazy. Informacja numer 3 dotyczy dyskryminacji. Chciałem powiedzieć dyskryminacji, ale to jest dyskryminacja. Zaczniemy od Polski. W zasadzie nie, zacznijmy od Unii Europejskiej. Znowu, bo skończyliśmy poprzednią informację w Unii Europejskiej, to można w takim razie wspomnieć o Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Cały czas jesteśmy w klimacie Commission Impossible, który uznał we wtorek Trybunał wspaniały, że ubezpieciele... jak to było? Że co się tam... Zakazuje się wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć. Wszelkiej, moi drodzy. Wszelkiej. Od dzisiaj producenci filmowi, jak będą kręcić film o Marii Curie Skłodowskiej, nie mogą brać pod uwagę tego kobiet do grania roli Marii Curie Skłodowskiej. Muszą też uwzględnić, że Marię Curie Skłodowską może zagrać posłanka Grodzka na przykład. Muszą to wziąć pod uwagę. I jeśli będziemy się przyglądać i okaże się, że role męskie grają tylko mężczyźni, a role kobiece grają tylko kobiety, to Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu specjalnie swoją trojkę antydyskryminacyjną wyślę na taki plan, żeby tam się już policzyć i znaleźć haka w budżecie, wiadomo. I o co chodzi? Na razie czepiają się ubezpieczeń. Nie można innych polis oferować kobietom, a innych mężczyznom, z tego co ja to rozumiem. Jeśli źle rozumiem, to radio@agentomasz.pl, tam możecie mi wytłumaczyć, że coś źle rozumiem. Że jak to było? Aha. Od 21 grudnia 2012 będzie miała zastosowanie reguła jednolitych składek i świadczeń dla obu płci. Unia we wszystkich swoich działaniach zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet, napisał ETS, czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości. I teraz tak, mamy tutaj artykulik z PAP-u, którym PAP, czyli Państwowa Agencja, czyli papka medialna, generalnie Państwowa Agencja Prasowa, zdaniem Polskiej Izby Ubezpieczeń wyrok ETS-u godzi w podstawowe zasady wyceny ryzyka. Naprawdę? Izba, ta właśnie, uważa, że orzeczenie narusza stosowaną w ubezpieczeniach od kilkuset lat naczelną zasadę. Ryzyko musi być kalkulowane w oparciu o wszelkie informacje istotne z punktu widzenia ubezpieczeniowego. I decyzja Trybunału Sprawiedliwości w ogóle wywołała sprzeciw ubezpieczycieli, reasekuratorów, nie wiem co to jest, brokerów oraz organizacji samorządowych. Podkreśla PIU, czyli Polska Izba Ubezpieczeń, w komentarzu przesłanym do PAP. Zdaniem ich różnicowanie stawek ubezpieczeniowych ze względu na płeć nie jest aktem dyskryminacji. Pozwala bowiem oferować produkty dostosowane w możliwie najlepszy sposób do potrzeb klientów. I tu, żeby pokazać, że mają rację, wyciągnęli, ja wiem, to jest strasznie selektywne z ich strony, bo to są podli kapitaliści tak naprawdę i oszuści i banda tych prądożerców do tego. Przykładem mogą być ubezpieczenia komunikacyjne, gdzie kierowcy kobiety płacą niższe składki ze względu na mniej szkodliwą jazdę. Czyli właśnie upadł mit tego, że kobiety gorzej prowadzą niż mężczyźni. Znaczy prowadzą rzadziej, więc mają w przeliczeniu na mniej wypadków. No bo raczej tak, nie? Raczej tak. Raczej rzadziej prowadzą samochody. Taka jest prawda. I teraz będą musiały prowadzić tyle samo, co mężczyźni, żeby nie było. W sensie, no, będzie trzeba unikać dyskryminacji, trzeba będzie nakazywać kobietom, żeby prowadziły samochody więcej. Izba Ubezpieczeń zapewniła, że wszelkie umowy ubezpieczenia zawarte dotąd w oparciu o kryterium płci są ważne, a klienci mają pełną gwarancję ochrony ubezpieczeniowej. Tak podaje PAP, a czymś w rodzaju... Z tym w zasadzie was zostawię, bo to chyba jest nonsens tego, co proponuje nam Europejski Trybunał Sprawiedliwości, jest widoczny. Tymczasem w Wielkiej Brytanii, to jest właśnie tak jakby follow-up tak zwany tej informacji, czyli udokumentowanie dodatkowe,
Minister zdrowia w Wielkiej Brytanii wprowadził prawo, które nakazuje szpitalom nie zwracać uwagi na wiek pacjenta. I to jest w ogóle przerażająca informacja, bo może jest w tym jakiś nawet i dobry pomysł, ale okazuje się, że w państwowych szpitalach, które miały za zadanie ograniczać, ciąć budżety i tak dalej, stosowano innego rodzaju kryteria, no inaczej, innego rodzaju zabiegi w zależności od kryterium wiekowego. Czyli jeśli chorował ktoś, kto jest stary, to się go odsuwało na boczny tor. Bo wiadomo, że już jest stary, on sobie tam, po co będziemy ładować w niego pieniądze, skoro on sobie za rok dokona żywota, a jak będziemy go ratować, to co najwyżej dokona za 2 lata umrze. I to po co w ten jeden rok życia staruszka przedłużać mu męczenie? Lepiej go gdzieś tam uspokajające środki mu zapodać, żeby się nie rzucał i gdzieś odstawić go sobie tam, wiecie, do piwnicy i niech sobie tam przyjdziemy po niego za miesiąc. Okazało się, że były takie techniki w NHS, czyli w narodowym lecznictwie, jeśli można coś tak, w Państwowej Służbie Zdrowia po prostu. I aż minister musiał powiedzieć, że ma być dość takich praktyk. Dan Poulter. I zamiast tego ma być, i to jest w zasadzie, to jest już jeden horror, nie? Że coś takiego jest w Państwowej Służbie Zdrowia. To już jest koszmar. Człowiek całe życie płaci te ubezpieczenia i nagle, kiedy naprawdę zaczyna ich potrzebować, kiedy jego ciało zaczyna się sypać, co jest normalne w wieku już dojrzałym, nagle się okazuje, że się go kładzie gdzieś, po prostu przykrywa kocem i tam cicho siedzi, nie? Leczy się młodych, bo oni jeszcze zarabiają pieniądze, więc muszą pracować na ten system. Oni jeszcze nie potrzebują opieki, oni póki co dorzucają do garnka, więc nie mogą chorować. Trzeba ich leczyć, żeby zdrowo dorzucali do garka. A starych, którzy przychodzą po swoje do województwa lubuskiego, tam, bo tam nie będzie już sygnału telewizyjnego. Nie, głupie porównanie, wiem, oczywiście zgadzam, wiem o tym doskonale, ale zamiast tego, zamiast patrzenia na pacjentów jako właśnie młodych, rokujących albo starych, nierokujących, będzie się brać wiek biologiczny pod uwagę. Czyli może być tak, że jest zdrowy staruszek i w zdrowego staruszka, który ma już swoje lata, ale ma jego tak zwany biologiczny wiek, wskazuje na to ten wskaźnik, że on jest zdrowy i jeszcze sobie pochodzi, to takich można ratować. A jak jest młody człowiek, ale już ma ten jego organizm już jest nie taki, albo tam był chory, albo tam miał wypadek i tak dalej, to tym nie będziemy się tak bardzo przyglądać. To jest jeden koszmar, ma być rozwiązaniem drugiego koszmaru. To chyba tak samo jest w tym się Trybunał Sprawiedliwości jeszcze póki co nie zajmował. Numer 2, moi drodzy, to jest historia dwóch kobiet, które chciały dobrze, a wyszło jak zwykle. Bo one chciały dobrze i dobrze zrobiły. W sensie bardzo dwie fajne kobiety. Przyznam szczerze, nie wiem, czy fajne kobiety. Tak jak mówię, być może gdybym się z nimi spotkał, byśmy się w niczym nie zgadzali, ale mamy tu przykład tego, jak system nie lubi ludzi. Na przykładzie jednej pani z Frankfurtu i jednej pani z Falun. To jest to jest w Szwecji. To zacznijmy od tej pani z Falun w Szwecji. Pani Falun w Szwecji nazywa się Annika, przez 2 N, Eriksson, jak te telefony. Annika Eriksson to była taka pani, która zajmowała się serwowaniem obiadów w szkole. I ona bardzo lubiła swoją pracę, wyobraźcie sobie. Nie narzekała, nie miała żadnych pretensji. Tak bardzo lubiła przygotowywać dzieciom te posiłki, że zaczęła urozmaicać menu. Czujecie już, jaki będzie problem. No właśnie, menu jest kolektywne. Wszystkie szkoły mają mieć takie samo menu. Więc nie może być tak, że jakaś zapalona kuchareczka nagle powie, zamiast dawania każdemu gruszki, dajmy do wyboru gruszkę, jabłko i 2 śliwki. Kto lubi śliwki, weźmie śliwki, kto lubi gruszki, weźmie gruszki, kto jabłko, jabłko. I to były w zasadzie wszystkie urozmaicenia, jakie robiła. Oprócz tego bardzo lubiła robić na przykład, nie wiem, własnoręczne kotleciki, zamiast kupowanych jakichś takich siekanek ze sklepu. Ona mówiła, że woli, żeby to było pewniejsze. Taka, ja nawet nie wiem, ile ta pani ma lat. Czy ona ma 25 lat, czy ona ma 60 lat. Nie mam pojęcia. To jest tak naprawdę nieważne. Dzieciaki ją uwielbiały. Rodzice ją uwielbiali. Po prostu była świetną kucharką, która miała swoją misję w tak prostym wycinku rzeczywistości. No i została, że tak powiem, przez miłościwie rządzący jej urząd miejski, przez pewnie też, jak to się tam nazywał, ten złodziej, wicekról,
Kanclerz? Nie wiem, po prostu spod Komorzy. Została przez ichniejszego kanclerza Urzędu Miejskiego zrugana za to, że po prostu nie może być tak, że w jednej szkole dzieciaki dostają jakiś wybór, że są różne owoce do wyboru, a nie tylko śliwki, bo akurat jest sezon na śliwki, więc wszyscy będą się tam śliwczyć. Została zrugana za to właśnie, że menu zostało opracowane dla wszystkich szkół i to menu już mówi, jakie tam mają być owoce i rocznie jest podliczone tam, ile ma kalorii dziecko dostać na dzień w przeliczeniu na godzinę lekcyjną, bla, bla, bla. Głos zajęła w czasopiśmie Falukurinen z tego właśnie Falun, z tej miejscowości, zajęła pani Katrina Lindberg, która jest głową jednostki odpowiedzialnej za szkolne diety. Wyobrażacie sobie, jest jednostka odpowiedzialna za szkolne diety. I ona ma swoją głowę w postaci pani Katriny Lindberg, która powiedziała, że menu zostało ustalone. Wszystko opiera się na tworzeniu kolektywnego wysiłku nad jakością, by poprawić szkolne jedzenie i żeby zapewnić, że dieta każdego jest taka sama. Pani Eriksson, czyli ta kuchareczka, ona nie przekraczała budżetu. Nie łamała żadnych zastrzeżeń dotyczących tego, ile tam ma być białka, ile ma być protein, ile ma być cukrów, soli i tak dalej. Szła za tym, trzymała się generalnie tych wszystkich decyzji, natomiast układała własne menu. Sama nawet robiła kotleciki, o czym wspomina też gazeta Falukurinen. Ale to się nie spodobało, no bo nie może być tak, że jakieś dzieci przypadkowo akurat w tej szkole mają lepiej niż dzieci w innej szkole. Jeszcze mogłoby dojść do tego, że dzieci z innej szkoły będą mówiły, my też chcemy mieć wybór pomiędzy jabłkiem a gruszką na przykład. No, a tego już wysiłek kolektywny mógłby nie znieść, prawda? To wiadomo. Czwartoklasiści wnieśli petycję w ogóle. Urządzili jakiś tam fetę, żeby przywołać tą z powrotem tą nauczycielkę, bo okazuje się, że ona już nie może, że tak powiem, musi cały czas trzymać się tego resume, które dostała. Przepiękna sytuacja. To jest świetna ilustracja. To mogłoby się nazywać po prostu Rage Against the Machine w prostej kwestii. No gdyby nie było tak, że członkowie zespołu Rage Against the Machine właśnie w tej historii byliby po stronie rządu. No bo niestety tacy są. Nie? Kolektywny wysiłek przecież. A ta pani w ogóle mówi, że właśnie nie zawsze jest tak, że to co rząd zarządzi, podoba się dzieciom. Ona po prostu dała im trochę większy wybór. Ale rząd, kolektywny wysiłek nie zgadza się na wybór. To jest jasne. Moi drodzy, świetna historia. Uzupełnieniem tej historii jest właśnie malutka historia o pani Corneli Gebhardt Scholwoek. To zaczyna przypominać koncert życzeń. Teraz trzymamy kciuki za panią Cornelię Gebhardt Scholwoek, która się skaleczyła w rękę. A kiedy się skaleczyła w rękę? To był Frankfurt. Pani Cornelia miała taki problem, że mieszkała w okolicy ulicy, która była jej, na jej ulicy były jakieś remonty i tak dalej, i tak dalej. I problem polegał na tym, że przy wejściu do placu zabaw zbierały się śmiecie, których nie można było wywieźć właśnie przez remont ulicy. Nie mogła przyjechać tam śmieciarka. Więc ta pani wzięła te worki, załadowała do własnego samochodu, zawiozła do najbliższego śmietnika, który był już jakby odblokowany i był w takiej dzielnicy, w której śmieciarka mogła przyjechać i spokojnie te śmieci wywieźć. Tam się skaleczyła, jak się okazało, i nie wrzuciła tych śmieci do pojemnika, tylko zostawiła te śmieci przed pojemnikiem i wróciła do domu. Wydawało jej się, że wszystko było w porządku, bo nie zrobiła w zasadzie nic złego, kiedy dostała list od władz miejskich, który oskarżył ją o to, że prowadzi nielegalny wywóz śmieci. Wyobraźcie sobie. I została jej na nią narzucona kara za tą nielegalną, straszną działalność w wysokości 243,50 €. Ta pani się teraz odwołuje. W zasadzie, wiecie, no dobra, okej, okay, wiem. To jest lepsze niż podatek od deszczu chyba. To jest chyba nawet lepsze. I tutaj oczywiście wystąpił w jej obronie Peter Postlep z takiego stowarzyszenia Czysty Frankfurt i powiedział, że on rozumie, że ta pani chciała dobrze, że ona chciała zabrać jakieś tam butelki, strzykawki narkomanów sprzed i całe jakieś śmierdzące od tygodnia rozkładające się śmieci, że ona wykonała dobrą obywatelską robotę, ale nie. On rozumie, że zostanie ukarana, bo tak naprawdę powinna wezwać służby miejskie. Hello. Dobra, prawda jest taka, że te służby miejskie właśnie tłumaczyły się, że nie mogą tego odebrać. Ona wcześniej ze służbami miejskimi rozmawiała, aż w końcu powiedziała, że sama to zawiezie, bo nie jest problem, ma samochód, może to zrobić. Też, moi drodzy, system nie lubi ludzi. Dowód kolejny przed nami. Jedna malutka deserowa, jak zawsze pod koniec agenta
informacja. Jedynka, deserowa informacja, ostatnia informacja w dzisiejszym agencie też ma swój, ma podwójną strukturę, tak jak dwie ostatnie. Moi kochani, w Nowym Jorku producenci, nie producenci, przedsiębiorcy związani z branżą przeróżną, jak się okazuje. Moi drodzy, postanowili tym razem zawalczyć o swoje, jeśli można użyć takiego rewolucyjnego hasła. Związek, w zasadzie nieoficjalny związek American Beverage Association, czyli takie amerykańskie stowarzyszenie do spraw napojów gazowanych, zrzeszenie restauracji, związki zawodowe producentów lekkich napojów gazowanych i kilka grup, które reprezentują generalnie interesy na przykład kiniarzy, kin, teatrów i różnych punktów, gdzie można napić się Coca-Coli chociażby, albo Sprite'a, albo Pepsi, wystosowało pozew do miasta Nowy Jork, żeby cofnął ograniczenie na nowy zakaz, o tym już też mówiliśmy jakiś czas temu, który mówi o tym, że nie można pić z takich bardzo dużych kubków, które mają 16 uncji, z takich bardzo dużych kubków nie można pić napojów gazowanych. Ludzie zastanawiają się, o co chodzi w tym zakazie. 6 na 10 osób, według ankiety, którą ja tutaj znalazłem, jest przeciwna temu zakazowi. 4 na 10 mówią, że im się ten zakaz podoba. No to jest to takie 40% społeczeństwa, które powinno całe życie chodzić do przedszkola generalnie. Nie dorosło jeszcze do podstawówki chyba. Głównym ruchem pana Bloomberga, czyli burmistrza Nowego Jorku, jest walka z nadwagą. Oczywiście chodzi o ratowanie pieniędzy, które potem obywatel, którymi potem inaczej, chodzi o to, że nie było kosztów, którymi gruby obywatel obciąża społeczeństwo, no bo społeczeństwo musi płacić potem na służbę zdrowia i służba zdrowia musi zajmować się takim otyłym panem. A taki otyły pan z otyłego jest kiepski niewolnik, prawda? Rusza się powoli, narzeka, poci się, jest gnuśny i takich niewolników sobie nie życzymy w systemie wydajności i budowania wzrostu. To chyba jest oczywiste. Ci producenci mają pretensje, bo okazuje się, że to po prostu uderza w ich biznes. Nie mogą sprzedawać dużej Coca-Coli, muszą sprzedawać wszystko w małych kubeczkach. Oczywiście można kupić dwa małe kubeczki i tym właśnie jakby burmistrz Bloomberg się tłumaczy, że przecież ja nic nie mówiłem, przecież można kupić dwie małe Coca-Cole, ale sami wiemy doskonale, że dwie małe Coca-Cole są o wiele droższe. Więc przy takich tego typu ograniczeniach część kosztów musi wziąć na siebie sprzedawca, a częścią obciążyć klienta. Ale to nawet nie chodzi o jakieś tam zdrowotne rzeczy, czy o to, kto zapłaci więcej, czy ten właśnie biznesmen, czy klient nie będzie mógł. Argumentem, który wysunął, i ten argument mnie w ogóle rozwalił, pan Mark Lavornia, to jest rzecznik prasowy burmistrza Michaela Bloomberga, on powiedział, że zakaz, w zasadzie nie zakaz picia, ale zakaz sprzedawania napojów słodkich, napojów gazowanych w tych największych praktycznie że wiadrach zapobiega temu, że ludzie, którzy piją przez słomkę i na przykład oglądają film w kinie albo siedzą w restauracji, bezmyślnie piją Coca-Colę. Ja próbuję to z angielskiego przetłumaczyć, bo mam przed sobą notatki w oryginale i tu jest kwestia tego, że oni robią to bez myślenia. Wchłaniają kalorie bez myślenia. Po prostu patrzą i coś ciągną przez słomkę, jak roboty. Więc my będziemy teraz ludźmi się opiekować, bo wiadomo, że jakby taki widz kinowy miał cysternę, to on by ją przez słomkę bezmyślnie wypił. A że teraz zamienimy tą wielką cysternę na mały kubeczek, to go ratujemy w ten sposób. Bo on nagle zobaczy, o, skończyła mi się kola w małym kubeczku. No i odłoży pusty kubek i już nie będzie dalej pił, tylko będzie na przykład oglądał film, prawda? A oni obliczyli, że przez zakaz sprzedaży zarobią ile? Ile to będzie? A może nie obliczyli? Tylko mi się przyśniło. Nie, ale to znowu, to jest nieważne, bo wiecie, te obliczenia nie mają sensu. Oczywiście oni obliczyli, że to jest ileś tam milionów wydanych na służbę zdrowia mniej przez właśnie zablokowanie takiego bezmyślnego picia, wiecie, na takim autopilocie. Ta wiadomość mnie przeraziła, że to jest tłumaczenie. Nie ma na to kontrargumentu. To jest tak zwany nanny state, czyli państwo opiekuńcze, z którym już nie potrafisz rozmawiać, które już przejęło inną filozofię, które już działa według jakiejś
własnej logiki. Ty nie możesz podejść i powiedzieć, nie, nie, moi drodzy, to jest wasza logika, nie macie do niej prawa, cytując Romneya. Możecie mieć swoje samochody, ale nie macie prawa do własnych faktów. I oni mają własną logikę i walczą z tym. I to jest ich logika, bo przecież ludzie są głupi, więc musimy się nimi opiekować. A poza tym są na tyle mądrzy, żeby na nas głosować i nas wybierać. Informacją uzupełniającą ten spór, oczywiście ten spór się nie skończył. Ten spór się nie skończył i on cały czas trwa. Na razie to jest tylko pozew przeciwko miastu Nowy Jork. I nawet Michael Bloomberg w zasadzie ustami swojego rzecznika, pana Marka Lavonia, powiedział, że świetnie, bardzo mu się ten pozew podoba. Ten pozew nie ma żadnych szans w sądzie, gdzie oczywiście wszyscy znajomi są i wiadomo, że ten pozew zostanie odrzucony i przegra z Kretesem, ale przynajmniej on znowu uświadomi i uwrażliwi opinię społeczną, tak zwaną, opinię publiczną się mówi, czy opinię, tak, opinię publiczną, tak, to jest. Opinia publiczna będzie tym bardziej uwrażliwiona na punkcie otyłości. No oczywiście w kraju takim jak Stany Zjednoczone obecnie najważniejsza jest otyłość, no wszyscy wiemy o tym. Informacją uzupełniającą na szybciutko jest chyba znowu Szwajcaria się pojawia, po raz drugi w dzisiejszym zestawieniu. Centrala europejska, największa siedziba Coca-Coli, która do tej pory znajdowała się w Grecji, czyli Coca-Cola Hellenic Bottling Company, czyli heleńska Coca-Cola, heleńska fabryka butelkowania Coca-Coli, można by powiedzieć, przenosi się do Szwajcarii, nadal zatrzymuje nazwę Hellenic, co będzie ciekawe, i przenosi się z Grecji właśnie dlatego, że tam będą rosnąć podatki. To jest tak prosta rzecz. Okay? I to jest rzeczywistość, moi drodzy. To jest ta rzeczywistość. To jest cały czas ta normalna, istniejąca logika. To nie jest ta ich logika opiekuńska, opiekuńcza, nadopiekuńcza, postulowana, tylko to jest właśnie to. Podnosisz podatki, bo będziesz walczył o tam zdrowie i tak dalej, i nagle ci się Coca-Cola wyprowadza z kraju, który i tak raczej nie narzeka na największe zatrudnienie. No dokładnie tak samo jak to, co się dzieje teraz z Francją, prawda? Francja buduje wzrost przez wyganianie zamożnych ludzi, biznesmenów za granicę. Przynajmniej fajnie, że David Cameron mówi o tym głośno i zaprasza francuskich biznesmenów, którzy nie chcą płacić 150% podatku dochodowego. On mówił właśnie, o czym mówiliśmy w raporcie wakacyjnym, że właśnie David Cameron mówi, że francuscy biznesmeni dostaną czerwony dywan, jak będą chcieli. Sam Cameron osobiście rozwinie przed francuskimi biznesmenami czerwony dywan w Wielkiej Brytanii, jeśli tylko by chcieli się tam przenieść i tam robić interesy i tam płacić podatki od dużych interesów. Jemu się to przyda. Najwyraźniej François Hollande nie potrzebuje tych pieniędzy. Po prostu będzie budował wzrost na swoje sposoby. Właśnie przez wyganianie firm. Tak jak to się dzieje w Grecji. I tak jak powoli coraz bardziej zauważamy to w Stanach Zjednoczonych. Ja w takim razie już zagram ostatni akord. Koniec agenta na dzień dzisiejszy. Moi drodzy, jeśli interesują Was tylko informacje, to możecie już się wyłączyć. Ja chciałem jeszcze zabrać Wam 3 minuty, jeśli można, ponieważ ci, którzy słyszeli 2 tygodnie temu poprzedni odcinek Agenta, ci, którzy śledzą losy tego programu, pamiętają, że tam były różne trzaski, że tam się sample nakładały i tak dalej. Tydzień temu nie miałem tego problemu, ponieważ nie było żadnego odcinka. Więc nie było trzasków, nie było nakładających się sampli i tego typu niedoróbek, umówmy się, tak to trzeba powiedzieć głośno, ponieważ sprzęt, który już ledwo zipał, przestał zipać w ogóle. I w tym momencie nagrywam tylko i wyłącznie to za pomocą dyktafonu i gitary, jak też słyszeliście, i paru karteczek, na których mam wiadomości. Za chwilę wrzucę to na pożyczonego laptopa po to, żeby wysłać to na serwer, żeby to w ogóle mogło zaistnieć gdzieś dalej, nie tylko na karcie pamięci mojego dyktafonu. To już dużo, ale chcę jednak się z tym... Ta audycja jest dla Was. Moi kochani, bardzo mi głupio o takich rzeczach mówić, ale jestem zmuszony w zasadzie poprosić Was o pomoc. I chcę zrobić akcję troszeczkę podobną do Płyty dla Posła, tylko już tym razem nie tak wielką, nie tak wspaniałą, nie tak odważną i nie tak ideową. Dalsze istnienie tego podcastu w najbliższych miesiącach jest uzależnione od tego, czy będę miał własny sprzęt, którego w tym momencie nie mam. Zostałem golusieńki, jeśli można w ten sposób to ująć, i mogę oczywiście skorzystać z pożyczonego laptopa, żeby to wysłać na internet i jakoś tam nazwać ten plik i troszeczkę go może i nawet przyciąć, ale nic poza tym.
żeby powstał normalny odcinek, muszę mieć na biurku po prostu sprzęt, który to pociągnie. O ten sprzęt będę walczył w następnych tygodniach za pomocą zbiórki, za pomocą zwykłej zbiórki funduszy i bardzo was proszę o to, żebyście się dorzucili. Dorzucili się nawet, że tak powiem, 5 złotymi. To wszystko się jakoś tam do kupy zbierze. Ja z tego co wiem, program ma na tyle ciekawą słuchalność, na tyle wysoką słuchalność, że nawet gdyby co druga osoba wrzuciła 2 złote, no to mógłbym postawić niesamowicie wspaniałego jakiegoś MacBooka i tak dalej, czy tam Pro Maca i tak dalej. Natomiast nic takiego, nic z tych rzeczy nie jest mi potrzebne. Zorientowałem się mniej więcej, jak wyglądają koszta, jak wyglądają sprzęty, które są mi potrzebne, ile to wszystko musi wynieść i wiem, że po prostu muszę walczyć o 4000 zł i taką zbiórkę też niniejszym ogłaszam. Osobny wpis dotyczący zbiórki, osobne takie, że tak powiem, zawołanie, apel o pomoc w postawieniu agentowego studia z powrotem na nogi będzie już osobnym wejściem, które gdzieś tam nagram na przestrzeni tego tygodnia, jeśli znowu będę miał dostęp do laptopa, żeby móc to wysłać. Więc widzicie sami, że troszeczkę jestem w dziwnej sytuacji. Ja na przykład dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć, czy za tydzień się w ogóle usłyszymy. Ja w sensie mogę dalej przyglądać się temu, co się dzieje w mediach, jakie są informacje, ale nie mam pewności, że to, co nagram, będę mógł wysłać, przyciąć, nadać temu jakąś nazwę, zachować w pliku MP3 i wrzucić na internet. Nie mam takiej pewności, ponieważ korzystam bardzo grzecznościowo z pożyczonego sprzętu. Prawdopodobnie będę mógł zrobić taki odcinek jak dzisiaj, liczę na to, ale to też, jak mówię, nie jest do końca pewne. Moi kochani, to nie jest tak, że wspomagając akcję studio agenta, czy nie wiem, jakkolwiek tą akcję jeszcze nazwiemy, to nie jest tak, że po prostu rzucacie pieniądze w błoto. Oprócz tego, że dzięki temu będę mógł prowadzić normalny program i wszystkiego rodzaju gadżety, które za tym idą, czyli audiobooki, filmy wideo typu Pyta dla posła, przecież Płyta dla posła jest film do skończenia, do zmontowania, którego nie jestem w stanie zrobić bez sprzętu. Różne inne projekty, które sami wiecie, do czego służy komputer w dzisiejszym czasie, więc nie muszę wam tego tłumaczyć, prawda? Szczególnie jeśli się na nim pracuje, no to jest po prostu jak bez, no nie wiem, to jest jakaś paraolimpiada już totalna w tym momencie. Są nagrody. Są oczywiście nagrody, bo wielu z was na przykład wysyła mi maile i pytacie o to, czy można jeszcze kupić kubki agentowe pierwsze, których oczywiście już kupić nie można. Wielu z was wysyła maile, czy można kupić płytę dla posła, której też nigdy nie można było kupić, bo po prostu ona nie była na sprzedaż i nie jest na sprzedaż. Natomiast na stronie agentomasz.pl zamieszczam listę, taką gradację nagród, którą osoby wpłacające powiedzmy 5 zł, na co mogą liczyć w zamian, osoby wpłacające 50, a może 60. Jeśli nawet ktoś będzie odważny i zapłaci 100 zł, to też będzie miał jakąś inną nagrodę za swój wkład, za ten wysiłek. Tak więc znowu jest szansa, żeby dostać kubek agentowy pierwszy, ponieważ jak się okazało, zamówiłem 100 egzemplarzy, a przyszło 115. Tak więc mam 10-15 kubków, bo chcę sobie też jakieś 2 zostawić na przyszłość, jak mi się obecnie ten, który właśnie stoi na biurku, jak mi się ten stłucze, to chcę mieć następny. Poza tym zawsze mieć warto jeden na pamiątkę. Jest parę płyt dla posła jeszcze, które co odważniejsi będą mogli dostać, co odważniejsi wpłacający, bo to jest chyba największy skarb, jaki istnieje. Jeszcze parę płyt dla posła jest. I moi drodzy, będzie nowy audiobook dla ludzi, którzy... W zasadzie myślę, że każdy, kto wpłaci jakąkolwiek sumę, większą niż 1 zł, bo to jest prowizja, każdy, kto płaci więcej niż 1 złotówkę, dostanie audiobooka. Po prostu. I to już. Tylko oczywiście niektóre z tych rzeczy, tak jak kubki, są gotowe do wysłania, czy płyta dla posła, bo już to leży w szufladzie, tak ten audiobook zostanie dopiero nagrany albo na pożyczonym sprzęcie w przeciągu następnych tygodni, albo już na tym sprzęcie, który zostanie zakupiony z pieniędzy ze zbiórki. Więc niektóre nagrody przyjdą wcześniej, niektóre przyjdą później. Jest jeszcze duża nagroda, która będzie przełomowa, jeśli chodzi o nagrody z tak zwanego crowdfundingu, który tutaj niniejszym uruchamiam. Będzie to ścieżka lektorska do filmu amerykańskiego, który nigdy się w Polsce nie pojawił, który nie miał polskiego tłumaczenia. Jest to film już nie najnowszy, powiem szczerze, czarno-biały jeszcze, ale jest bardzo ważny i uważam, że ludzie powinni mieć go w Polsce szansę obejrzenia i ta ścieżka lektorska zostanie przeze mnie nagrana, wcześniej oczywiście przetłumaczona i połączona z plikiem wideo, tak, żeby ludzie wpłacający dostali ten film w prezencie, po prostu. Dziwny mechanizm proszenia o to, żebyście pomogli mi kupić ten komputer. Oczywiście ja tak samo
nie próżnuję i też sam będę wrzucał pieniądze do tego, w sensie sam odkładał też swoje, wszystko co uda mi się dostać. Oczywiście każdy, kto wpłaci w tym momencie pieniądze na zbiórkę na ten komputer, jest liczony jako radczyńca, czyli jest wpisany na listę mailingową, z której oprócz tego wysyłane są gadżety co jakiś czas. Tak więc wydaje mi się, że to wszystko, a jak wpadnę jeszcze, jak mogę wam, że tak powiem, jak mogę was namówić do tego, żebyście pomogli mi postawić z powrotem sprzęt na stole. Jak tylko wpadnę, co jeszcze mogę dorzucić, to dorzucę natychmiast. Bo dla mnie to jest po prostu totalnie najważniejsza rzecz w tym momencie, żeby w ogóle ten program mógł się odbywać. Żeby była w nim muzyka, żeby były tłumaczenia, żeby były dżingle. Wiecie, o co chodzi. Tak więc strasznie jakoś mi tak nieskromnie o to pytać, ale cóż, poszło słowo w eter. Zapraszam na agentomasz.pl. Tam stopniowo w najbliższych dniach będę przybliżał sposoby, w jakie można mi pomóc z tym komputerem. Może ktoś w ogóle jest, nie wiem, dealuje komputerami i może mi zaoferować taką opcję. Ja się mogę z nim dogadać, nagram mu spot radiowy do radia albo przez ileś miesięcy będę go reklamował jakkolwiek, a może, nie wiem, chciałby jakieś... Tu możemy wpadać na przeróżne pomysły. Ja po prostu muszę mieć komputer, żeby Agent Tomasz Podcast istniał w ogóle. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej mojej litanii, tej prośby. Mam nadzieję, że 10 newsów, które wybrałem do dzisiejszego odcinka, wam się podobają i mam nadzieję, że też chcecie usłyszeć ten program w takiej oprawie, do jakiej się wszyscy przyzwyczailiśmy. Moi kochani, zazwyczaj mówię do usłyszenia za tydzień, ale ostatnio, jak powiedziałem, to mi się właśnie wspomniany świętej pamięci komputer rozleciał, więc nie będę mówił do usłyszenia za tydzień, ponieważ nie mam takiej pewności. Na pewno postaram się i zrobię wszystko, żebyśmy się usłyszeli, ale jak już wspomniałem, tej pewności nie mam i tego obiecać wam nie mogę. Moi kochani, tak czy inaczej, do usłyszenia w trzecim odcinku trzeciego sezonu, który na pewno kiedyś nastąpi. Do usłyszenia. Miłego tygodnia. A może dwóch? Musimy nałożyć na nich podatek, każdy mi się słoma w butach zawali, chamy jedne.